Nie do wiary, sensacja w sprawie Macieja Dowbora. I to jaka? To było nieuniknione. Maciej Dowbor w ostatnich miesiącach spełnia się w roli nowego prowadzącego Dzień Dobry TVN. Wywołało to niemałe poruszenie, bo nie wszyscy byli zachwyceni tym, że to właśnie syn Katarzyny Dowbor dołącza do śniadaniówki. Ostatecznie chyba całkiem nieźle się sprawdził, bo właśnie, jak donosi jeden z portali, szefostwo już postanowiło Maćka nieźle wynagrodzić finansowo. Oto szczegóły. Syn Katarzyny Dowbor przed laty poszedł w ślady matki i też zaczął robić karierę w telewizji. Ostatnio głośno było o jego przejściu do TVN, gdzie zaczął prowadzić śniadaniówkę. Wkręcić do stacji udało się także jego żonie Joannie Koroniewskiej, która dostała program o remontach. To dla nich zapewne świetna informacja, bo wszak mają na utrzymaniu m.in. apartament w Hiszpanii. Teraz sprawa będzie jednak jeszcze prostsza. Maciej Dowbor nową gwiazdą TVN. Jak niedawno się okazało, Maciek dostał kolejną fuchę, zostanie nowym prowadzącym OUC Andance. Po prostu tańcz, którą TVN odkupiła od Telewizji Polskiej. Maciej Dowbor jedną nogą jest nowym prowadzącym OUC Andance. Po prostu tańcz. Wcześniej mówiło się, że gdy się sprawdzi, dostanie swój program i tak się stało. Chociaż plotkowano, że będzie to Mam Talent, ostatecznie postawiono na taneczne show. Jak się jednak okazało, Dowbor ponoć i tak zaczął kręcić nosem, bo nienawidzi tańczyć i trudno jest mu wyobrazić sobie jakieś pląsy na scenie. Tyle Maciej Dowbor zarobi w OUC Andance. Kwota zawrotna. Zawsze marudzi przy takich okazjach, zwłaszcza, gdy musi sam jest wystawiony na ocenę. A tu musiałby sam zaprezentować swoje umiejętności, format wymaga, że prowadzący też musi potańczyć. Dowbor liczył, że dostanie bezpieczniejszy show Mam Talent, ale TVN wykalkulował, że OUC Andance spocznie na barkach Maćka, dodaje informator portalu. Przekonać miał go dopiero kontrakt i pieniądze, a te są ponoć ogromne. Za jeden sezon mąszaśki nieźle się obłowi, choć będzie musiał polubić się z tańcem. Mówi się, że wynegocjował naprawdę gwiazdorskie warunki, ponoć dostanie aż 250 tysięcy złotych za jeden sezon programu. Niewykluczone jednak, że w ramach przygotowań Dowbor będzie musiał wziąć kilka lekcji tańca, wyjawił pracownik stacji.